Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w kolejnej recenzji nowego okrętu premium. I tym razem zajmiemy się japońskim krążownikiem Maya, to jest tier 7. I zaraz Wam tutaj scharakteryzuję krótko ten okręt, powiem Wam jak tym grać, żeby grało się efektywnie i czy warto sobie ten okręt kupić. Więc tak, czym jest Maya? To jest okręt klasy Takao, czyli no, w WoWsie dosyć znana już klasa. Myślę, że każdy, kto widział Atago lub ma ARP Takao w porcie, to wie, o co chodzi. Z tym, że tutaj mamy nieco inną konfigurację artylerii, bo jesteśmy tier niżej niż Atago. I tutaj jest cały problem w recenzji tego okrętu. Gdyby nie istniało coś takiego jak Atago, to myślę, że byłbym zachwycony. Ale że Atago jest, no to nie sposób tego okrętu nie porównać, no bo mimo tego, że jakoś tam jest zbalansowany, jeżeli jest tier niżej, no to jednak Atago rzuca swój cień na tą jednostkę, także trzeba to wziąć pod uwagę. I co my tutaj, szanowni Państwo, na tym okręcie mamy? Mamy takie same działa jak na Atago, tyle że tam mamy 5 podwójnych wież, a tu mamy 4 podwójne wieże. Zasięg ognia wynosi 15,3, a tam wynosi chyba 15,8, o ile dobrze pamiętam. No i mamy na Atago krótszy reload. To jest też dosyć istotna sprawa. Tutaj mimo tego, że mamy... ale sobie porównam jeszcze. Na wszelki wypadek przygotuję, żeby tu jakiejś skuchy nie strzelić. Tak jest, 15,8 km, reload mamy na Atago 16-sekundowy, a tu mamy 16,5 sekundy, mimo że mamy jedną wieżę mniej. Ale mamy tutaj booster do przeładowania głównej artylerii. To jest coś niespotykanego na japońskich krążownikach i bardzo dobrze, że to jest. To jest zawsze jakieś urozmaicenie, no z tym, że jednak mamy tej artylerii troszeczkę mniej niż na tierze wyżej i ładuje ona nam się dłużej, także no mocno zbalansowane bym powiedział. Jeżeli chodzi o szanse na pożar, to i Maya i Atago mają szansę na podpalenie wynoszącą, a nie, różni się. Maya ma 20, a Atago ma 17, oczywiście mówię tutaj bazowo. Także gdyby na Atago założyć wszystko to, co mam założone na Maya, czy na Mai, nie wiem jak to odmienić w sumie, no to też się zrobi 20%, czyli mamy to samo, jeżeli chodzi o szansę na pożar, no tylko, że wieża mniej. No i największy problem, jeżeli chodzi o ten okręt, mimo tego, że artyleria ma zasięg krótszy o pół kilometra, torpedy mamy krótsze o 2 km, to jest coś, co mamy dłuższe. Otóż, szanowni Państwo, dłuższy mamy zasięg spota. Atago ma 11,5 km bazowo, bez niczego. Z perkiem na kamuflaż to schodzi nam do 10,4. Czy nawet może by to... Aha, jeszcze perk, znaczy ulepszenie. 9,3 km Atago ma z buildem. Maya ma 11,1 z buildem, także no, to jest duża różnica, biorąc pod uwagę, że mamy krótszy zasięg i krótsze torpedy. Kąty tych torped bardzo podobne jak na Atago. Damage może mniejszy, ale zerknę sobie to jeszcze szybciutko. 21 tysięcy ma Maya i 17 200 ma Atago. Także Maya tutaj wygrywa, jeżeli chodzi o damage, ale no jednak zasięg tych torped jest o 2 km mniejszy. No i torpedy z Atago są, szanowni Państwo, szybsze, bo 62 węzły. A nie, przepraszam. Torpedo się rozpędza do 76 węzłów, jeżeli chodzi o Maję. A na Atago mamy 62 węzły. Tyle, że wykrywalność 1,6 ma Atago, torped. A wykrywalność torped na Maya to jest 2,5 tysiąca metrów, czyli 2,5 km. Zmyliło mnie tutaj, dlatego wam powiedziałem, że szybsze torpedy są na Atago, bo spojrzałem tutaj na czas reakcji. Czas reakcji torped, które wysyła Maya, to jest 12,2 sekundy, jeżeli mamy taki build, jaki wam za chwilę zaprezentuję. Atago ma torpedy może wolniejsze, ale o dużo mniejszym spocie, także to jest różnica. No 12 sekund to jest kolosalna ilość czasu i mimo takiego damage'u, jakie torpedy zadają, to jednak ciężko będzie kogoś tym trafić, bo to bardzo prosto wyminąć. Do tego musimy mocno ryzykować, jeżeli chcemy te torpedy puścić, bo najlepiej tym okrętem grać, jeżeli chodzi o sam styl rozgrywki, identycznie jak na Atago. To jest okręt do kajtowania.
Czyli dopływamy do jakiegoś punktu na mapie, odwracamy się do przeciwnika dupką, no i naszym największym przyjacielem zostaje wtedy manetka gazu. Czyli przyspieszamy, zwalniamy i tym mylimy ostrzał przeciwnika, żeby jak najmniej tych pocisków nas trafiało. Oczywiście opancerzenie jest też bardzo podobne do tego, co mamy na Atago. Mówię tu bardziej o tym, że bardzo łatwo dostać cytadelę, jeżeli płyniemy pod zbyt dużym kątem do przeciwnika. I mówię tutaj, że nawet mocno skontowany okręt potrafi dostać i to solidnie po dupce penetrację. Także no, trzeba tu się z tym liczyć i najlepiej tych salw unikać właśnie manewrując prędkością okrętu, czyli przyspieszać, zwalniać, trochę cofać, tam różne takie inne rzeczy właśnie z prędkością okrętu robić. Co jeszcze, jeżeli chodzi o ten okręt? To jest bardzo szybki krążownik. Jeżeli założymy tutaj szmatkę jeszcze, to osiągamy 37,3 węzła. Dla porównania, Atago ile osiąga? Tak samo. Aha. Ale patrzyłem po innych siódemkach, to jest naprawdę całkiem przyzwoita prędkość. Większość ma no, maksymalnie 35 węzłów, także tutaj 37,3 to jest całkiem dobry wynik. Bez szmaty na prędkość to jest, szanowni państwo, 35,5 węzła, także dosyć szybki okręt. Mamy tutaj booster do reloadu, o którym wam wspomniałem. On nam skraca przeładowanie głównej artylerii o 50% i trwa przez 15 sekund. Także no, jakby pokombinował, to może dwie salwy w skróconym czasie będziemy w stanie oddać. Ale no, biorąc pod uwagę to, że mamy takiego spota i taki reload, to no, w sytuacjach, kiedy mamy załadowane obeki i chcemy przerzucić na pepance, to będzie jedyne sensowne użycie, bo na dłuższą metę no przyda się, mamy trzy ładunki, można wziąć na nadzorcu mamy trzy ładunki. Także to jest też dosyć, no przyda się. Znajdą się sytuacje, w których ten materiał eksploatacyjny się przyda. Ale jak widzicie tutaj na gameplayu jest dosyć istotna różnica między tą siódemką, a większością siódemek w sklepie premium. Otóż mamy tutaj, szanowni państwo, grupę naprawczą i to jest dużo, naprawdę. Naprawkę mieć na siódmym tierze to jest coś pięknego i naprawdę wydłuża to zdecydowanie żywotność tego okrętu. Do tego mamy myśliwiec i hydro zamienne na rozbicie i to tyle, jeżeli chodzi o bajer na tym okręcie. Więc tak, mamy tutaj taką, no moim zdaniem gorszą wersję Atago. I teraz tak, mamy zasięg o pół kilometra mniejszy, ale spot mamy większy o prawie 1,5 kilometra około. I co tu teraz zrobić? Powiem wam szczerze, moim zdaniem, jeżeli Atago kupicie sobie zamiast Mai, to będziecie zadowoleni. Jeżeli Atago zostanie wylosowane na dychy, to sobie poradzi dobrze. A Maja rzucona na dziewiątki będzie sobie radziła gorzej, zdecydowanie niż Atago na dychach. Także to jest bardzo ważny aspekt. Chociaż dychy obecnie maltretują się z superokrętami, także trochę jest ich mniej, ze względu na to, że dychy muszą być matchmakingowane właśnie z tymi superokrętami. Warto taką siódemkę mieć, tak jak powiedziałem wam na początku, gdyby nie było Atago, to Maja by była bardzo dobrym wyborem. I to jest bardzo dobry okręt, jeżeli nie macie Atago, nie zamierzacie kupować, to można go sobie sprawić. No z tym, że no, to jest gorsze Atago. I tego sobie jakoś z głowy wyrzucić nie potrafię, także muszę wam o tym powiedzieć. Na pewno na rankedach będzie się dobrze sprawdzać ten okręt, bo no, naprawka naprawdę nam pomoże w tym, żeby jakoś sensownie ten okręt wykorzystywać. Booster do reloadu jest sytuacyjny, ale jest. Zawsze można te salwy skrócić. Jeżeli zaproponuję wam taki build, jaki wam tu chcę pokazać, to w sytuacjach skrajnych możemy zejść do naprawdę niskich wartości z tym przeładowaniem, jeżeli chcemy zmienić typ pocisku przed wystrzeleniem do przeciwnika. No, że z tym, że nie będziemy robić aż tak morderczych pułapek i takich skrytobójczych ataków na przeciwnika, mając właśnie takiego spota, bo to trochę utrudnia robotę. Ale ogólnie kombinacja takiej artylerii w takim ułożeniu z tymi materiałami eksploatacyjnymi i takim stylem gry myślę, że sprawi wam sporo frajdy. Także ja uważam, że ten okręt warto kupić, ale podkreślmy tutaj, ja bym osobiście wolał kupić w to miejsce Atago i być chyba bardziej zadowolonym niż w obecnej sytuacji z Mai. Jeżeli chodzi o ocenę końcową, to ja bym temu okrętowi zasponsorował takie no, 7 na 10 myślę. To nie jest zła jednostka, naprawdę.
Mamy sporo materiałów eksploatacyjnych, mamy naprawkę na siódemce, mamy booster do reloadu, mamy rury 203 mm, długo się przeładowujące, co prawda, i nie bijące zbyt daleko przy kijowym zasięgu, dlatego nie będzie więcej niż 7 na 10, bo no, taka kombinacja raczej nie pozwoli nam na wyższą ocenę, jeżeli chodzi o całość okrętu, ale to jest naprawdę porządna jednostka i jeżeli nas wylosuje jako top tier, to naprawdę będziemy siać spustoszenie wśród czerwonej floty pływającej po drugiej stronie mapy. Ale przypominam, że lepszym wyborem, jeżeli chodzi o wydanie pieniędzy, jest Atago. Atago to jest taki tier 8,5. On jest naprawdę przepotężny, jeżeli odpowiednio nim grać. Tutaj musicie grać również odpowiednio, no ale strzelacie na bliższy dystans, widać wasz z większego dystansu, no i z torpedami jest większy problem, żeby je puszczać, bo musicie dać się wyświecić. Atago w zasadzie może puszczać na krawędzi wykrywalności i jeżeli ktoś nas goni, to jest duża szansa, że my puszczamy torpedy, a on sobie w nie wpływa, goniąc nas i nie musi nas wcale widzieć w takim ułożeniu. Tutaj muszą nas przeciwnicy widzieć i te torpedy do tego są wolne, także musimy wziąć to pod uwagę, że ciężko będzie kogoś trafić. Dużo czasu mamy na wymijanie tych torped. Przypomnę, 12,2 sekundy. Na Atago ten czas na wyminięcie torped to jest 9,6. Prawie 3 sekundy różnicy. Ogromna zmiana. No i pozostaje nam do końca obejrzeć bitwę, szanowni państwo. Tu już dużo się nie będzie działo. Mamy tutaj jeszcze jeden okręt. Ja tu nie pamiętam. Nie, przeżyłem. Tą bitwę przeżyłem akurat. Jeżeli chodzi o kapitana i ulepszenia, to wam oczywiście pokażę na koniec bitwy, żebyście wiedzieli, jak sobie to zbudować. Jak widzicie, jest RPF, żeby w pory odwrócić sobie artylerię w pożądanym kierunku, bo troszeczkę to zajmuje. No jednej wieży nie mamy, tak jak na Atago, i to troszeczkę boli. No ale chyba najbardziej boli spod względem naszego zasięgu artylerii. Mamy 4 km zapasu, jeżeli chodzi o ostrzał. Spójrzcie, jak głupio tutaj strzela ta North Carolina. No i mamy tutaj trzeciego fraga, 150 tysięcy nabite i to jest w tej bitwie wszystko, co ja zrobiłem, bo teraz tam, jak grałem tą bitwę, to mała przyszła, coś tam chciała ode mnie i ja już nie robiłem nic, także pozwolę sobie wam pokazać jeszcze kapitana i ulepszenia. Przypominam, 7-10 warto kupić, ale jeżeli chcecie kupić i być naprawdę zadowoleni, to polecam w to miejsce Atago. Jeżeli Atago nie rozważacie, to jest naprawdę okręt warty zakupu. Takie rzeczy rzadko się słyszy na tym kanale, także zapamiętajcie to dobrze. A tak, szanowni państwo, wygląda kapitan i ulepszenia. Może ja to zrobię jeszcze o tak, żeby było łatwiej to wszystko zobaczyć. I z mojej strony tyle w tym materiale. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.